chłopca! Ach, kolejny dzień z dobrodziejem. Dzisiaj spało nam się nadzwyczaj dobrze, dobrodzieju. Wspaniała to tak, dobrodzieju. Zdrowie psychiczne. Dokładnie, zdrowie psychiczne to nasze drugie imię. Mógłbym teoretycznie ugotować nogę, żeby trochę sobie popsuć się zdrowie psychicznego. Nawet się nie wygłupiaj. Dopiero co, jesteś czysty od kilku dni. Kurde, a ty tak, znowu. Ale nie jest ciężko moim zmarłym, ale to jest uzależnienie. Bądź silny, Bladeuszu. Bądź silny. Ej, słuchaj, nie ruszaj się. Królik, nie ruszaj się. Kurde, ruszył się, bo się ruszyłeś. Dobrze zrobiłeś. Kurde. Dobra, dobrodzieju, nieważne, za mną. Katalog tego królika, bo nie, bo uciekł. Dobra, weź, zostaw to. Boże. Musimy zjeść. Jeszcze jedna część jaskiniowa została nam do spenetrowania, które jestem... No. Dopiero co byliśmy w jakichś, mówiłeś, że to była ostatnia. Nie. Ty coś się chyba nie znasz na tych jaskiniach. 10, jest dużo jaskin jeszcze do spenetrowania, tu widzę. Nie wiem, no nie. No, naprawdę, jest tak dużo jaskini do spenetrowania. Nas tam nie prowadził do tej jaskini, która... O nie, trującego grzyba zjadłem, najgorzej. To zjedz sobie, nie zaszkodzi ci. Alkohol? No, o królik, znowu. O, alkohol. Kurde, znowu się ruszył. To wspominał alkohol. Nie ruszaj się, panie króliku. Ej, Vladi, pokażę ci coś, nie? Spójrz w moją stronę. Poczekaj chwilę. Yes! Już, tylko wezmę to, co królik został. Ale ostatnio polowanie na króliki mi ładnie idzie. No dobra, co chciałeś? Tak wygląda dobrodziej biegnący do baru. Yeah! Jak ty wyglądasz? Pokaż się. Co ty masz na sobie? To ja mam. No nic nie mam tutaj. Normalnie ubrany jestem. No właśnie, ja się przestraszyłem, że już coś na siebie włożyłeś. Ej, garnek. O, aloes. Aloes kolej. Tu jest aloes, zobacz. Masz tu aloes? Widzisz go? Czy nie bardzo? Leży tutaj? Nie, to jest inna roślina u mnie. Ej, no to czekaj, to ja ci dam na tacy. Ja to zbiorę. Ek. Wiesz? Ek. Dzięki, nie? Dobrodzieju. Dziwne, to masz inne rośliny niż ja mam, co nie? Tak coś się dziwnie obugowało. A tutaj masz czerwone, zwykłe? Tu mam czerwone, tak. Beka, hashtag. Jakieś jagody rośną. Dobra, dobrodzieju, chodź tutaj. Chodź, dobra, chodź. Dawaj do tej jaskini tajemniczej, bo sam jestem ciekaw, co tam mnie nie pokażesz. O tutaj, tędy. Chodź. Wchodziliśmy do tej jaskini, ale poszliśmy nie w tym przejście, do którego chciałem pójść, więc ziomek, chodź. Kurde, teraz cię zaprowadzę tak jak trzeba, co nie? Dobrze, że akwalunku nie zdejmujesz, bo bym się na ciebie obraził. Nie, no jesteśmy braćmi akwalung. No, bracia akwalung. Najniebezpieczniejszymi płetwonurkami na świecie. Dokładnie. Poczekaj, gdzieś tu. Ja wiem, gdzie ty nas prowadzisz. My byliśmy w tej jaskini. Ale nie byliśmy, w druga strona jeszcze była, ziom. Tak? No. Tutaj akwalung chyba znaleźliśmy, czy nie? A tak. Chyba tak, ale tam jeszcze była druga strona właśnie. I gdzie tu się wchodziło? Gdzie tu się wchodziło? Tu jest, wejście. Co ty, pijany jesteś? Wejście, zobacz. Chyba pijany jestem. O, faktycznie. O, ja już tu włażę. O, coś, ty nie, zapisało mi się coś. Widzisz? Kurde, ziomek, ty to nie ogarniesz jednak. Wiedziałem, że na trzeźwo to nie da. No, bo my by nie byliśmy ziom, bo to jest chyba inna jaskinia, zobacz sobie. No i widzisz, zobacz, to jest inna jaskinia całkowicie, ziom. A ty mówisz, jakaś nowa. I tutaj jakieś penisy na sznurkach. O, to kto tu mieszka? Ej, faktycznie jakieś penisy ktoś ten, widzisz? To jest całkowicie inna jaskinia, kurde, w życiu tu nie byłeś. Penisowa Baba Jaga. Poczekaj, ja mam baterię, z tej latarki chyba zamontujesz, dzisiaj będę po luksusie biegał. A tam... Tak, poświecił się. Dzisiaj elegancko, co nie? To się będę ograniczać. Latarka to latarka, kurde, jest po luksusie. Widzę jakąś linę do góry. O, teraz ładnie widać wszystko przynajmniej. Dobra, weź tu rozteguj to, bo to są szmatki. To są szmatki. Widzisz? A tu jest wyjście kolejne, lol. A nie, ziom. Nie, ziom, źle. Znowu to samo. No oczywiście, że to byliśmy. No pieniądze, pamiętam. Kurde, znowu się zgubiliśmy. Ja chciałem w nowe miejsce pójść i nie mogę, kurde, mać. Ale wiesz, gdzie to miejsce, czy wydawało ci się? Nie, no wydawało mi się, że... Ej, tu jest ten! Co? Tu jest... Ej, ale ja już miałem tą część zabawki, tak. Czemu? Ej, mam całego robota! Chyba. Pokaż tą część zabawki. Raz, o, ja tej zabawki nie miałem. Ty? Ja nie cztery, mam. Pięć.
Kurde, ja nie mam całego, wiesz, brakuje mi ręki. Jest! Mam całego robota! A ja nie mam. Musiałem a, Maciek dobra, będzie zadowolony. Ja cię kręcę. A w ogóle ty wiesz, jak nasz syn ma na imię? Nie, myślę, że nie nadawaliśmy mu jeszcze. Zawsze mówisz do niego, ej ty. Chujo. No, zawsze do niego ej ty mówiłeś. Typie. Ty pijarzu. Dobra, chodź, wychodzimy stąd. To jednak nie te miejsce, pomyliło mi się. Tutaj, tu nic nie ma za tym tym drewnem? Ziom! A nie, tu jakieś plantery. O nie, wychodź stąd natychmiast, pomyliło dobra, mi się. Dobra, już, już. Ja tu szmaty sobie zbieram jeszcze. Wiesz, że jestem wielkim miłośnikiem szmat, no to... No ja wiem, ty to taki szmaciarz jesteś. O. Generalnie. Ej, ale gdzie tu wyjściu? A, tutaj do góry, pod tak? Doliną, co nie? Nie będziemy dobra. Się ten, pierniczyć. Ziom, to nie ta jaskinia, pomyliłem się znowu. Znowu się pomyliłem, kurde mać. Myślałem, że to dobra. To mam pomysł teraz. O nie, coś tam chyba biegało, czy mi się wydało. Dobra, to zrobimy teraz tak. Pobiegniemy teraz sobie do jaskini tamtej. Nie no kurde, nie wiem szczerze mówiąc. Gdzieś tam w górę pobiegniemy. Ale ten, w które? Chodź, gdzieś tam w górę pobiegniemy, o tam. O, gdzieś to tam jest, to znaczy się. I ziom, no muszę chcę wyjść do jaskini. Takie drzewo luńskie. Ale sosna. O kurde. Weź się zetnij. Można w ogóle? Można też w ogóle ściąć? Chyba nie. Zaraz ci powiem. Chyba nic z tego. O, aż mi się piła tak zaczęła dymić. Kurde. Ze zmęczenia, widzisz? To tam. Ajajaj, prawie bym zepsuł. Dobra, ziom. Poczekaj, jeszcze tutaj ten. Bo to aż mi się wierzyć nie chce po prostu, że wszystkie jaskinie zwiedziliśmy. To tak, pomału generalnie będziemy wracać do naszego obozu. Takiej tej naszej gigantycznej bazy, którą zamierzamy rozbudzić. Ale po drodze, nie no kurde, nie bez jaźni, żadnej jaskini. Ziomek, weź opanuj się, bo jaskinia to ważna rzecz jest. Ale ja nie wiem... Czarny, do jakiej jaskini ty chcesz? Ja tu patrzę na tą mapę i... Do jakiejś, ja już... w której nie byliśmy jeszcze. Zaraz, tam byliśmy na północy, tam też byliśmy. Na północy nie byliśmy na pewno we wszystkim. Byliśmy tam... na północy tam jest ta jaskinia. Ale tam jest dużo niezwiedzonego terenu, z tego ale co widziałem. Ale tam już wiesz co tam jest, tam już są... Znaczy nie wiesz co tam jest, ale tam są rzeczy, których jeszcze nie chcemy zrobić. Tam kurde, jest... no dobra. Wnętrze dziury i nie tylko. No dobra, to w takim razie chyba będziemy... To jeszcze sprawdzę tylko tą jaskinię, jak nie, to wracamy do naszej bazy i chyba zdrowiemy. Możemy po prostu jakiegoś domu sobie wybudować, a nie jak tacy biedacy biegamy to... po tej wyspie. Obiecałeś biegamy, mi, bo... że będziemy tutaj żyć długo i szczęśliwie, no bo będziemy a nie żyć długo po tej wyspie. Ale na początku ja się czuję chciałem... niedoceniany po prostu, no. Miałeś mnie po prostu jak księżniczkę traktować i w wielkim pałacu trzymać. Panie Danie, dobrodzieju, traktuję cię. Dobra, jest tylko sprawdzę tą dziurę. I jak sprawdzę... O, dostałem na wpis jakiś. Chyba tu jednak nie byłem do końca. O! O, jest jaskinia. Dobrze. O, dobrodzieju, coś znalazłem jednak. Chodź tutaj, o, jest cwaniaku. Dobra jaskinia. Chodzę. Jednak coś znalazłem. Myślałeś, że co? Bladeusz nic nie znajdzie? Gówno prawda, znalazł właśnie. No i widzisz? Się zawsze to znajdzie. No, wiedziałem, że to jest jakaś jaskinia, której nie wiem, zwiedziliśmy. No zobacz to. No jaskinia jak się patrzy, co nie? W ogóle tam mam wrażenie, że na poprzedniej były jakieś dodatkowe przejścia, kurde. My chyba niedokładnie zwiedzamy tej jaskini, tak mi się wydaje, co nie? Fotony, bierę. O, tu jest w ogóle namiot, to sobie zapiszę grę. A co mi tam? A zapisz. Ej, ziom. I zobacz też na to, że tutaj można, tu jest chyba podwodne przejście też, tu są znowu a? Dwa przejścia chyba, no. Weź, aż to sprawdzę. Nie ma. Nie, no ziom, zobacz. O, o. Nie, no dobra, nie ma. Nie ma. A wyglądało na przejście. O. Nieźle. I ognisko jest? Dobra, to sobie zrobimy pysznego królika. Poczekaj, tam mam kilka zgniłych, to może zacznę od tych... O, zacznę od tych spoil. Spoil, to jest popsuty? No, spoil to jest... To zawsze od popsutych zrobimy. Na początku popsutego zjemy. Na co? A co? Smaku. Patrzcie co. Ej, no znowu te penisy na sznurkach wiszą. Dobra, zaraz je rozwiążemy. Daj mi tylko zjeść królika. Zejście. Zjem ja królika i można ten. Tam flarę może. Widzisz, mówiłem ci, że wszystkich jaskini nie zwiedziliśmy. Kurde, my jakoś jak... My jak upośledzeni te jaskinie coś zwiedzamy, mam takie wrażenie. No jak upośledzeni, kurde. Dobra. Dobra, idziemy, dobrodzieju. Jakby co to zginęło, kulika ci zostawiłem jeszcze. Ja nie jestem głodny, dziękuję bardzo.
No i opaciak, to wygląda jak jakaś źródło magmy, idziemy to spenetrować. Tam bardzo dużo flar nawrzucałem w sumie, bo było ciemno i się bałem, ale możliwe, że jest to źródło magmy. Ziom, nie, no tu jest bezpiecznie, niczego tu nie ma. Oprócz tych kanibali na dole. Ej, typiarze, weźcie się, uspokójcie, dobra. Nie, ja im rzucę. Czekaj, ja im rzucę. O nie! Prawie też spadłem. Dobra, ja rzucę tam. Ten. Ty, tych, płody wysadzę. No trudno. Bo przynajmniej z płodów nie będziemy mieli problem. Gdzie są? Nie wiem, gdzieś tu niżej chyba są. Dobra, schodzę na YOLO. Co tam? Jestem Bladeusz. Nie bez powodu tak nie mówię. Chodź, tu jest tylko dwóch typiarzy. Będziemy mieli obiad. Ale żeś mi rąbnął chyba. Dobra, na dół. Coś mi się chyba gaz zapalić skończy. Nie wiem. O, ale mnie uderzył. Na jeden cios. Dobra, zbieraj nogi, będzie obiad. Ej no, co ja mówiłem? Nie ma jedzenia kanibali, zdrowie psychiczne przede wszystkim. Dawno nie jadłem. Dawno nie jadłem. Później będą przychodzić. Zobaczymy, jak będziesz liczał, jakie... Nazwę się potem do bazę. Wiesz, że ciężko jest noszę o ten odwyk, jaki mi tutaj zasugerowałeś. Odwyk. To był taki od... co tak? No. Wiesz, że ciężko to znoszę, rybki. Co nie? Tam jest jezioro z rybkami, ja idę łowić rybki. Ja ej, ziom, w ogóle słyszałem, że jest dobry sposób na łowienie ryb, że petardą się łowi ryby. No. Tak? To zaraz spróbuję. Jest chyba najwłaściwie, nie wiem, jest patrz, osiągnięcie tu chyba. Jest rybek. Ej, poczekaj, petardą dawaj. Albo ja zrobię. Ej, nie, ja chcę zrobić, dobra? Ja chcę zrobić. Na późno. Czekaj. O, no, dostałem! O, ja też dostałem. Idealnie, a dawaj dzidom teraz, jak prawdziwi łowcy. Gdzie są te ryby? Dawaj dzidom, jak prawdziwi łowcy teraz. Dzidom, sam jesteś dzidom. Gdzie są te ryby, które ja zabiłem? Ja się pytam. Ja tu pełno ryb zabiłem, a ich tu w ogóle nie ma. To za oszukaństwo, oszukali mnie. Ja próbuję dzidom, ale nie idzie. No, ale te ryby są chyba... kuloodporne. No chyba tak. Dobra, zostawmy w spokoju. Kuloodporne to są jakieś tyle. Złudzenie. Ale gdzie ta jaskinia bardziej? Byłeś w tej jaskini? Byłeś w niej nawyk. Zobacz, jak ona dziwnie odbiega. Tam są jakieś... O nie, co on robi? To są typiarze, trzeba ich na pyrę wziąć. Tak. Dawaj, idź. Ale dostał pyrę. Szybka akcja, penetracja. Wiedziałem, może przerobimy ich na kości w sumie, tak sobie myślę. Można by ich spalić. Weź przynieś tam tych oddali, ja tutaj sobie zbuduję ognisko małe. Ty, tam ktoś jeszcze jest, bo słyszę jak się drze. Ten halo. Ziom. Halo. O, tutaj pasażerowie wiszą. O nie! A, Bloody, ratuj! Tam jest chyba... os. Uż ty! Kurde! Uciekaj! Nie! Gdzie on jest? No, dawaj! Będziemy się bić! Na ustawkę! Dawaj, katana. Dobra, gdzie masz tego ziomeczka? To tutaj trójka taka biega. Gdzie jest moja latarka? Się oła, oła! Czemu ty tak mocno też frajerze? Nic nie widzę. Albo ja tego nie mam. Najgorzej. No to pewnie dlatego. Dobra, weź. Tutaj ten, ja będę przerabiać ich na kości. No tu jest więcej idzie z kolejnych trzech. To jest no dobra, skoradzimy na płody tylko. Jaskiniowa armia. Tak, tak, tak. Dobrodzieju, tłumacz tak to sobie po prostu. W świecie znowu wymyślasz jakieś ten... wymówki. Nie ma żadnych wymówek, dobrodzieju. Młody! Ajajaj! Dawać mnie, ja was tutaj nauczę kultury. Gdzie ty się czołgasz do mojego ogniska? Idzie się zakłócać tutaj. Spokój, domowego ogniska. Wracaj tutaj, prędzlu. Tak, tam. Jak tam się jedzie do budzieju? Cios kończący. Ty! Jesteś na pyrę, co nie? Ja tu się zajmuję ważnymi sprawami, ja tu przerabiam. Ja nie wątpię. Na naszych towarzyszy. Na kości. Masz go? Mam go. Już nie jest taki cwany. Dawaj go do ogniska. O. Ja mam pełno kości? Serio? Kurde. Tyk. No, ja jeszcze poczekam chwilę, ale będziemy mieli kości nazbieranych dobrze. Tam chyba jeszcze więcej zostało tych gości, czy wszystkich zawlokłeś? Nie, no nie wiem, weź zobacz, czy tam jeszcze ten...
Ja czekam, jak ci się spalą, bo potrzebuję trochę tego pancerza, co nie? Czas. To jest w ogóle... Tak, tam jest przejście podwodne. To zaraz tam pójdziemy, dobrodzieju, spokojnie. Nie bój żaby. Będzie się działo, będzie się działo. Zobacz, jaki jestem już ukościoturbowany, co nie? O. Ziom, jestem teraz kościotrupowym tym. Tak, ty normalnie ubrany, jak na Halloween. No, tak się właśnie przebrałem. Dobra, dawaj ten, tu jest tajne przejście. Zbierz trochę dolarów od tych typiarzy tutaj na górze. Dawać hajs, biedaki. Dobra, to dobra, mamy. I tu mówisz, że jest przejście kolejne, zaraz sprawdzę na mapę. Tak, zgadza się, tu jest przejście. To co, podwodną drogą, czy tutaj nie, jest nie, jeszcze... chodźmy na razie tu dalej. Na razie tu w dalej zobaczymy, co jest. To będzie nasz powrotna droga. Dobrze. Tu wygląda mi na jakąś, jakby tu miało być jakaś epicka walka z bossem, co nie? O, tak trochę, trochę grozą. Kupnie. Ale dobra, jest jakieś wąskie przejście, to idźmy zobaczyć. Są walizeczki, to je otwórzmy. No, widzisz, dawno już nie miałeś takiej wyprawy po ty. Co, jak co, ale... Co? Grotołas, poziom 9000. Ja to cię tak umiem przeciągnąć. A ciekawe cię to prowadzi w ogóle, zobacz. Ej, tam, patrz, tam jakieś rozdzielenie było po drodze. Znowu coś minęliśmy, jakieś przejście nie. chyba. Nie, to na mapę, patrz. Tu, do góry? Nie, no dobra, chodź na górę tu. Bo ja próbuję tam mapę analizować czasami, ale... Kałganów. Jest, to jest taka niedokładna ta mapa, nie? No, taka jakaś... Kurde! O, słyszę kogoś. To za ja walczę z typierzami. Jest ich tu kilku. Ale śmiech! O! Wow! O! Ostro! Może A jak głowę uderz gościa? Jakby ich tak piłą, wytegować? O, może by w sumie pił... Dawaj, to ogniska. Podpalaj mnie tu to. No dawaj, podpalam, wrzucaj do ogniska, typiarzu. Wrzucaj, wrzucaj, ja se chcę w końcu zrobić mój idealny pancerz, to nie? Nie będziemy jak lamus już biegać, o, koniec dobrze. Lamusiarskiego koniec życia. Teraz... No teraz to się już profesjonalnie... nie bij mnie kamieniem, to bolało. No, widzisz, że uczuć się mam? Chcesz dostać kamieniem? Patrz na to, nie wrzuć się. No, tym razem ci się udało, co nie? Ale ja się zemszczę. Nie rzucaj, no nie rzucaj! Mnie to boli! Ziom! Wiesz, jak to boli takim kamieniem dostać? Mutant gdzieś jest, słyszałeś taki ryk? Idź z nim pogadaj, ja się zajmuję ogniskiem. Nieźle. No, masz coś ten... Daleko. O, są jakieś kości, nawet kilka. Chyba mam fulla. Albo nie, nie mam fulla. Dobra. Coraz lepiej, dobra. Idziemy dalej. O, tutaj zrobione. Mam jeszcze te, żeby pancerz sobie zrobić, chyba mam. Bardzo dobrze. Czy latarkę jeszcze mam. O, już tak, latarka. Zmienię się na chyba super, jest już. O, super się zmienię, bo trochę lepiej widać. I chyba się przerzucę już na... Bo jeszcze gdzieś mutanta. I przerzucę się już na zapalniczkę. Tutaj coś jest. Czy jak mi się myli, gdzie ta zapalniczka jest? Ty, ja tu czajny, ten... Sekundka, gdzie ta zapalniczka? A jest, zarazem. Dobra, co znalazłeś? Była taka drewniana zapora. O, jakby tajne przejście, co nie? Ciekawe. A gdzie to prowadzi? Ej, dziwne, nie widzę tego na mapie w ogóle. Ej, to... Ej, w ogóle tego na mapie nie widzę. I tam jest na dole, nie schodź tam, to jest na dole ten. O? Nie widzę, jestem ślepy. Zaraz pod ścianą, zaraz pod ścianą. Widać jego macki. To się tam czai, że my zejdziemy i nas poskłada. Ja go zaraz nauczę. Ej, dziwne, tego w ogóle na mapie nie ma. Tego miejsca chyba, czy jest? Ta. A poczekaj, cofnę się na chwilę. Znaczy, coś tu jeszcze było? To jest takie wejście. Ska powrót. Ta mapa jest mega niedokładna. No dobra, dobry dzieju, jak tam ci idzie? O, powiem ci, że on tam jest na dole i tak się ustawił, że zastawił się jak krowa do dojenia i nie mogę. A to go... jest jaki? Który to jest? No ten taki z wieloma rękoma. O Boże, tak, ten. O. Kurde, pożeracz płodów, najgorzej. Najgorzej. Ej, no dobrodzieju. Baldek pożeracz płodów. Jakbym mógł, to bym cię zepchnął, co nie, to byś z nim powalczył sobie, co no, nie. No szalałeś. Tak. Bo czekaj, gdzie jest ten typiarz, bo ja go nie widzę nawet. No nie, no nie spychaj mnie, co ty wariat jesteś. Czekaj, bo on tutaj jest zaraz pod nami. No bo chcę zobaczyć ten.
A, teraz widzę, dobra. No dobra, patrz. Ty, pies, zobaczy też to. Bang! Rozwaliłem go, czy nie? Nie, nie rozwaliłeś go, schuwaj się. Tylko się boję, że się zaraz zrąbię z tego, bo to on jest pod nami. Jeszcze z jedną, dwie bombki i go tam... O, widzę go. Ruszę się, otwarcie, co nie? Poszło? O, chyba dostał. Chyba. Kurde, typiarzu. Tu będzie tak ciężko, powiem ci, co nie? Z tego, co... Zobacz, się czołgają no, płody. No, płody to się czołgają, ale płodami to bym się aż tak bardzo nie martwił. A ten typiarz to jest kurde i... O kurde, ja się zaraz się zrąbię. Jakby go tutaj... O, widzę, to jest... Stój tam, przyjacielu. Stój tam, wujek dobrodziej ma dla ciebie prezent. O, ładnie tu weź. Nie do... O, jest! Strzał w dziesiątkę. Kurde, widziałeś, ale tak to się robi. Kurde, jak no. Na kręglach strajka walnął. Tak, zrobione, strajk jak na kręglach, dobrze pleciesz. Kurde, ale roztrzaskane. Dobra, gdzie te płody? Jezu, jak się rzuciły. Jak na mięso na jakimś targu czy coś. O, co jest? To zostawmy, ja ich nie widzę w tych... Co tutaj w ogóle jest? Jakieś ciała, co to jest? Orgia jakaś tu się odbywała. Masakra, nie? Pytanie, czy naszego syna tutaj chyba nie ma, dobrodzieju. O. 3 tygodnie już na tej wyspie, a naszego syna jak nie było, ja tak nie widać. Ja nie wiem, gdzie ten typiasz. Ja nie wiem, gdzie ten typiasz jest, zobacz, co, nie? Co tutaj jest. Co? Bloody, tajna karta do... To nie wiem czego, znaczy wiem do czego. O kurde, znalazłem jakieś karty Sahara. O, a zobacz, co tutaj jest. Kamera do ujęć pornograficznych. O, nareszcie będziemy mogli nagrać własny film telegraficzny. Ej, jak się tym kręci teraz? Wytłumacz mi, dobrodzieju, bo chcę sobie. No to kasety możesz oglądać, zobacz, bierzesz kasetę. Którą kasetę? Te, które zbieraliśmy? Kasetę? Nie, te takie magnetofonowe, tylko VHS. A gdzie które są VHS? Na dole, koło kasety, VHS. Na samym dole plecaka. Zatujesz i sobie oglądasz, co nie? No dobra, chcę zobaczyć. I co, leci coś? No, dobry film leci, nie? Ja właśnie oglądam pierwszy. Który ty oglądasz? Ja oglądam, kurde, nie wiem kto. Ja z tym murzynem, co idzie, zasłonił rękę, to ty oglądasz no, to? No, ja też właśnie też to oglądam i dziewczynka taka mała, no, nie? No, dziewczynka. O. Ale to nie, ej, to koniec, tak szybko się skutę? No, tak szybko, czekaj, dawaj o, kolejną, bo ja tu jestem ciekaw. No dobra, kto to w ogóle nakręcił, że takie badziewie nakręcił? No, dobra, to już był następny. Ej, znowu jest tych dziewczynka chyba, co nie? O, jakiś piramida Cheopsa. No, piramida Cheopsa. Co tam się wydarzyło najlepszego? Co tam ej, patrz, się stało? Piramida Cheopsa się otworzyła. O, i koniec. No, i koniec, Boże. Najnudniejszy filmik ever. Kto to w ogóle montował? I w ogóle jakie tutaj dantejskie sceny, w ogóle co ci ludzie robią tutaj. To była jakaś ostra impreza. Widzisz, dobrodzieju, mówiłem ci, że to jest tajne przejście, a ty jak zwykle nie wierzyłeś. No i dobra, ale wydaje mi się, że teraz, kiedy w końcu rozwiązaliśmy tą zagadkę, to teraz czas najwyższy wyjść do naszego domku i zacząć go rozwijać, co nie? Co ty na to, typiarzu? No trzeba by coś pobudować. No bo a tam to, nie było jeszcze drugiej odnogi, było podwodne przejście, obiecałeś mi podwodne przejście. No za chwilę, ja tam, ale jeszcze druga odnoga. Teraz. Ej, no przestań tą kamerą cały czas machać, co ten gościu robi? Chodź tutaj, tu jest jeszcze jakaś przejście. Dawaj, typiarzu, patrzymy, co to jest. Dobra. Tam będzie wyjście. Tak, też tak czuję, że tutaj jest właśnie pies pogrzebany. O tak. Oj, dobrodzieju, mój mały przyjacielu. Nie, no przygoda w żadnej chwili. O, przepraszam, szkoda. Boże, jak tu ciasno. No. O, jest, jesteśmy chyba, wyszliśmy na dobry ten. Dobra, gdzie była ta pływalnia cała? Poczekaj, nie, tu nie byliśmy chyba. Ej, dawaj tu na dół, tu nie byliśmy chyba, co nie? A tu co jest? Poczekaj, ja się, bo się pogubiłem troszeczkę. Tylko zobaczę, co tu jest, dobra? Nie, no jestem pogubiony, szczerze mówiąc. Ej, się ten, zrobiło to-do list. No, mi też. Poczekaj. O, co tu jest? Kolejna kaseta, patrzaj. Możemy sobie kolejną kasetę. Megan Arrival się nazywa. Megan Arrival. Obejrzyj sobie, poczekaj, bo to ważne jest. Czy jakoś tu kot jest. Moje szczęśliwe numery, to są wyniki totolotka chyba najbliższego. Co ty gadasz? No, jakieś patyki biorę jak zwykle. Sejwik machnę. Sejwika machnę. Poczekaj, dobra. Która to ta najnowsza kaseta, bo teraz nie wiem. Megan's Arrival.
przybycie. No. Dziewczynka w helikopterze. Poczekaj, oglądam. A on faktycznie jest helikopter. O co chodzi z tą dziewczynką? Przecież my szukamy naszego syna, a nie jakiejś dziewczynki. O, ja się, co nas dziewczynka obchodzi? Ta dziewczynka to jest chyba jakaś vlogerka. Ja coś, co nieco o tym wiem, ale nie będę ci zdradzał. Ta dziewczynka to chyba jakaś vlogerka jest w takim razie. A, no właśnie, no jak to jest właśnie, tak. Dobry dzień, ustalmy, że rozbiłeś się tu ze mną na tej wyspie, więc ty, cholera jasna, niczego nie wiesz. Ale Discovery Channel. Ej, co to jest wyjście? To jest wyjście. Ej, bez jaj, to jest wyjście na zewnątrz? Tam już jest. No, tam już jest plaża, przecież. O kurde. Nie, no to się cofamy, tam było inne przejście jeszcze. Słyszę gdzieś kanibale jak tupta, trochę paranoję dostaje. No, ja już pomijam fakt, że tam było jeszcze podwodne przejście. Gdy było podwodne przejście? Było chyba podwodne przejście, co tam, nie? Tutaj w prawo, tak, tak. Ale tak, tu, było, jeszcze było, jest, było. Tu jeszcze tu tutaj coś. Było w prawo, zaraz zobacz. Dobra, typiarzu, dawaj tu zobaczymy, co tu jeszcze jest. Ale głodny jestem, weź może królika ugotujemy jakiegoś. Zaraz coś ugotujemy, spokojnie. Chociaż ja to bym nóżkę taką zjadł. Może jednak zjemy nóżkę, tam się skusimy. Nie, ja dbam o linię. Nie, no przecież te... No brodzie, nic się nie stanie chyba po takiej nóżce, co nie? Nie wiem, no nie wiem. Wiesz, że może na alkohol to się łatwo skuczę. I co, to w ogóle jest jakieś czaszki tutaj? O, batoniki. No, to ty sobie tam jedz jakieś cuchnące nogi kanibali, ja będę sobie jadł batoniki. Jak biedak jakiś. Biedak, co najlepsze. Ja też się wycołuję. Ej, no nie, no coś tu musi być legendarnego. Weź, przejrzyj się uważnie. Jakieś czaszki. Eki. No, w końcu dzisiaj gramy w The Cave znowu, The Jaskinia. No, ale niedługo już zaczniemy, będziemy grać w The Budowanie. The Epicka Baza. The Epicka Baza. No nic. Ej, tu nie ma, idę stąd. No faktycznie tu nic nie ma. Idę do tego podwodnego przejścia, bo tam na pewno coś epickiego jest. Jestem tego pewien. Kurde, typiarzu, to jest jakiś ślepy zaułek, znowu mnie zaprowadziłeś do jakiejś dziury. No i jak, to ty, ja mówiłem, podwodnym przejściem, to nie. To ty tutaj jakiś, nie wiem, stosy czaszek, po jakichś orgiach mnie prowadzasz. Pani, ja nie wiem. Kasetę, to znaczy kamerę sobie wynalazł. Ej, ziom, ale nie tędy, z podwodnym przejściem musimy się cofnąć chyba. A, to totalnie. Tam, dobra. Dobra, no. Tędy. Ja lecę. I kondycji nie. Naucz się biegać w takim razie, weź, wypij ja jakiś nie wiem, baton. Jakieś krzywe nogi mam. No. Dobrze, że mamy cały czas na sobie ten Aqualung, bo potwory dzięki temu są słabsze trochę. Bracia Aqualung. Bracia Aqualung. Bracia Aqualung. Bracia Aqualung. Tak, na nas mówią kanibale. Mówili, że co, że niby to trudna gra? Chyba w D łatwo gramy. Nie, to łatwo. Bożeż, ty taka łatwa gra, że to się w głowie nie mieści. O tu. Ja tu się takiego wyzwania jakiegoś spodziewałem, a tu widzę, że to jest łatwo znowu. Nie, no dajemy radę. No. Na razie bez... No może jedna była sytuacja, gdzie musieliśmy uciekać ze własnego domu, ale... No, zgadzasz głupoty, to dlatego, że za dużo kasi powiesiłeś po prostu na wejściu. Po prostu byliśmy żonni przygód, a nie tam... No dokładnie. Siedzieć, no. Poczekaj, co my tu mamy? To gdzieś tutaj. O, chyba już widzę nasze miejsce. Tu gdzieś to było. O, to tutaj. A brodzieju, za mną! Bracia Aqualung wyruszają na kolejną misję. O kurde, ale to było. Dawaj tam na samo dno. Ale tu głęboko, wypij orężadę podczas pływania. Wypij orężadę. Kto to prowadzi? Bo ryby tutaj pływają. Ej, typiarzu, ja tu nic prawie nie widzę, co nie? Ja to nie, no coś tam widać. O, tu już chyba się wypływa. Chyba tak. No dobra, jesteśmy gdzieś. Na dno, znaczy na powierzchni. Ej, typiarzu, są tu jakieś kanibale. O. Aż sprawdzę mapę. O, siema, jest Kazek i Zenek. Dobra, pykamy. O kurde, o kurde. Dawaj go. Już ty. Smyk. Tak to się robi. Ej, mamy dla tego pionowego mamy! O nie, dobra, cycka, dobra, mamy cycek przed nami! Dobra, spoko. Ja się nią zajmę. Dobra, ej, nie, mam Jolanta. Pomysł, jestem, patrz, ja jestem. Ja go zrzucę tym granatami. Tylko muszę go, żeby się pojawił. Weź go trochę przywołaj tutaj bliżej. Jolanta, chodź tutaj. O Jezus, kurde! O co w dzisiaj? Nie wiem, idź tym, oła! Ugryzła mnie cipskiem. Wachorze! Machłem ją. Kurde, ruszyła się. O nie, źle bomby. Została. O, dostaw mnie, Jolanta! Dobra, pali się, uśpiewania!
Dobrze, 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 dobrze. Ja wiem, tu będę tańcować. Na spokojnie, czekaj, czekaj. O nie, podpaliłem się! Najgorzej, do wody! Chyba to nie działa. Gdzie są zwykłe petardy? Jakie zwykłe petardy? Dynamity, czy co? No, czekaj, ja sobie teraz poskładam. Nie, podpalona jeszcze raz! Nie zabierasz z nami! Bracia Aqualung ci sobie poradzą. I... No patrz, jak poleciała! Bo chciałem ją roztrzaskać jeszcze raz. Ej, a gdzie są wszystkie ciała? Bo my tu podpalić się musimy. Dawaj do ognisko. Go. Nie wiem, czy bomby nie rozszarpały tych ciał, wiesz? Nie, są widziane. Dawaj, trzaskam ognisko. Co ty tam, drzewo robisz? Czy tak głośno wyrażenie? Tak, jeszcze wyżywałem się na tej prędnej małpie. O, dawaj mnie tutaj, kurde. To jest za komnatą, mi powiedz lepiej. A, ty już tutaj palisz, dobrze, dobrze. A tu drugie ognisko było, co za debil. Co za debil, nie? No nie szkodzi. Zapiszę sobie grę. No dobra, zapiszmy w sumie. Możemy tu na upartego odcinek kończyć, co o tym sądzisz? No, myślę, że będziemy... Polsat. No dobra, tak więc... Elo, elo. Ej, chyba zimno tu jest w sumie. Elo, elo.